Dzisiaj gościem programu Cała Muzyka jest Mateusz Banasiuk. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj pewnie będziemy w tak, w tak zwanym lekkim rozkroku między filmem, muzyką a telewizją, bo we wszystkich tych dziedzinach się spełniasz, ale spotykamy się przy okazji programu Mask Singer, w którym się pojawiłeś. Program robi furorę w wielu krajach. Powiedz mi, myślisz, że u nas też, też zrobi taką wielką furorę? Wydaje mi się, że tak, bo to jest coś zupełnie nowego, to jest rozrywka w czystej formie, no i ten element zagadki jest też tutaj, myślę, intrygujący i, i budzący dużą ciekawość wśród widzów. Mm -hmm. Program Wyjaśnijmy Tym, którzy nie widzieli, polega na tym, że znane osoby przebierają się za różne dziwne postaci lub przedmioty, śpiewają. Dobrze tłumaczę? Dobrze tłumaczę. Dobrze. Chyba? I to, co było dla mnie zaskakujące, to to, że ma się jeden kostium, jedną maskę od początku do końca. Czyli jak ktoś jest potworem, to jest tym potworem cały czas. Jak ktoś jest prysznicem, to od pierwszego do momentu, kiedy zdejmuje maskę, jest cały czas prysznicem. To nie ma tak, że zmienia się te stroje, tylko cały czas jest jedną postacią. Aha. Czy, te, czy tą postać tortu sobie sam wybrałeś, czy to jest narzucone? No, chyba bym nawet nie wymyślił tak fajnego stroju. Rzeczywiście to było mi zaproponowane. To była jedna z propozycji i najbardziej mi się spodobała. Wydaje mi się, że ten tort jest przeuroczy i jest totalnie jakimś takim odjechanym kostiumem, a jeżeli bawić się, to bawić na całego w takim programie. Ale tak mi się wydaje, że, znaczy podejrzewam, że największe zamieszanie jest za, za kulisami, bo z tego co opowiadałeś w jednym z wywiadów, to największe ceregiele były związane z utrzymaniem tajemnicy. Tak, były jest. nawet rękawice. Rękawiczki, tak? Żeby nie można było poznać, czy to mężczyzna, czy kobieta po dłoniach. Słuchaj, no ja miałem wrażenie, że to już sięgało absurdu. Ilość warstw, które miałem na sobie, wszystko w czarnym kolorze. Przyłbica, kominiarka, peleryna, dres z napisem niemów do mnie. To wszystko po to, żeby zachować te tajemnice do końca. Ale słyszałem, już dowiedziałem się od ludzi, którzy jeszcze zostali w programie, od ludzi z ekipy, że latają drony, próbują zajrzeć przez okno, że podjeżdżają jacyś ludzie, próbują wejść do środka. Rzeczywiście e, jest ta zagadka, którą próbują rozwikłać, ale no, jest mocno strzeżona, bo w środku jest, e, są komandosi, którzy są przeszkoleni do takich zadań i my też mieliśmy szkolenie. Byłem uczony, jak się poruszać, na co zwrócić uwagę, czy ktoś mnie nie śledzi, e, gdzie mam być odbierany, gdzieś z jakiegoś zatłoczonego miejsca najlepiej, e, 300-400 metrów od mojego domu. Wsiadałem do busa z ciemnymi szybami. Gdzie kierowca był oddzielony i nie mógł zajrzeć, kto siedzi w środku. W środku dodatkowo przebierałem się. Naprawdę to było niesamowite i strasznie mnie to bawiło, bo czułem się jak świadek koronny albo jak jakiś ważniak polityczny, który jest gdzieś ukrywany przed, nie wiem, przed jakimiś płatnymi zabójcami, no bo to rzeczywiście było absurdalnie poważnie traktowane. Teusz Banasiuk dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Występ zakończył się dość szybko. Słuchaj, ale ty już podobno trenowałeś przed, przed następnymi odcinkami. Trenowałem, bo musiałem już wybrać sobie utwory do kolejnych odcinków. E, miałem już przygotowaną e, muzykę, nawet, więc e, no nie, nie sądziłem o tym, że odpadnę w pierwszym programie. No, trudno czasami trzeba się e, zderzyć aż z tak mocną porażką, którą ogląda 3,5 miliona osób. No, ale co zrobić? No, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Więc jakoś e, wiesz, poszedłem do przodu i skupiam się na tym, co mam teraz do zrobienia, nad kolejnymi projektami, bo jest ich sporo. Ja Złote Przeboje